zamknąć ludzkiemu duchowi wizję świata boskiego, nadkosmicznego, to jest, kochanie, państwo nic innego, jak zbudować mu państwo, które jest więzieniem. Dlatego państwo czy polityk, który mówi, że dla niego sprawa światopoglądu, czy religii, czy kościoła, to jest sprawą neutralną, to przepraszam, ale już taki polityk utożsamił naszą Rzeczypospolitą z więzieniem. Bo przecież co jest wspólnym fundamentem polityki, czyli państwa i kościoła, bazujących na tym samym gruncie boskiego prawa i najwyższego prawodawcy? Bo i prawodawstwo państwa, i prawodawstwo kościoła bazuje na źródle władzy, która pochodzi tylko od Boga. Nikt nie ma władzy sam ze siebie, ponieważ nikt bytu sam sobie nie daje. W związku z tym możliwości działania w kosmosie są zapodmiotowane, zakorzenione w bycie boskim. I teraz, kochani państwo, co to oznacza? Że celem państwa świadomym, wyartykułowanym, z całą konsekwencją i celem działalności Kościoła, także świadomym i ze wszystkimi tego konsekwencjami, to jest, drodzy państwo, na różnych drogach, ale prowadzić wszystkich obywateli i wszystkie dzieci Boże ku Bogu. Państwo, które nie ma ambicji prowadzenia obywateli do Boga, nie jest państwem.